Drużyna, która wyeliminowała Lechię Zielona Góra wczoraj, zdobyła ten Puchar Polski, triumfowała po rzutach karnych 5-4. Znaczy nie był jakiś ciekawy Puchar Polski, przede wszystkim finał w Pucharu Polski. Teraz strzał, no i gol, Sieracki nie zareagował w pole. No i mamy pierwsze trafienie dla drużyny z Rzepina. Posiadanie piłki obu drużyn zmienia się naprawdę czasami bardzo, bardzo szybko. No a teraz sam na sam wychodzi za wynik z numerem 10! I gol! Dla zawodnika z numerem 10 Mateusz Stefanowicz. On już tego gola zdobył drugi raz w tym meczu z 2-0. A zdobywcą drugiego gola jest Mateusz Stefanowicz. Rzepina już wykonał ten drożny, głębokie te dośrodkowanie. Gol! 3-0 tuż przed tą zmianą. A zdobywcą gola jest zawodnik z numerem 3. Jest to Lado Odiszwili. Gracjan Krasucki na boisku. No i teraz gol! Nie zobaczyłem, że tak stuprocentową okazję miał zawodnik z numerem 24 Luka Oniaszwili. Zdobył bramkę. We'll be right back.